Manu, z tej strony zwycięzcy, witam was w kolejnym materiale na kanale z Need for Speed'a Underground 2. Tym razem mamy wybranego Hammera, więc polecimy sobie najpierw zawody tą klasą pojazdów, więc widzimy się na zawodach. Jak widać, mamy tutaj zawody, które dojechaliśmy, i to są to zawody dla SUV-ów, czyli dla tych samochodów, które są większe. Trochę mi spinka mi się zrobiło, ale w kwestii tego, że po prostu dogrywałem, może inaczej, dogrywałem jeszcze innym programem. Co to było? O, kamera dość wolno się rozpędza, ale jak się rozpędzi, to widzę, że jako tako leci. Pierwsze zawody. No to się dobija jakoś, bo ja akurat nie zacząłem nagrywać, to ktoś się zaczął dobijać. Typowe. To było ładne ujęcie, muszę przyznać, to było bardzo ładne ujęcie. Obok też mamy MC Hammera. Jak swoją drogą, MC Hammer to kiedyś był raper, a ile mi wiadomo, na chwilę obecną jest to ksiądz. Ponieważ... taka ciekawostka. Którego dawno nie nagrywałem Undergrounda, także trochę się odzwyczaiłem. Też była ładna akcja. Tego co widzę, to jest sprint. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o zarobki na końcu zawodów. Będzie czas 0,9 sekundy. W ogóle kamery mają dość charakterystyczny, zresztą jak słychać, dźwięk silnika. No było napisane hopka, czy ja dobrze wziąłem? Nie jestem pewien z tym nitrem, co mi dodało. Początek teraz jest strasznie beznadziejny. Kurde mać, nie skręcam w ogóle ten, jak się jedzie po trawniku. A w zasadzie hamery to powinny być dość ciężkie, masywne i z lepszym skrętem samochody. A tak jeszcze. Taka jeszcze ciekawostka a propos Undergrounda 2. Jak wiadomo, w grach, w częściach, dokładnie rzecz mówiąc, od chyba Carbona albo od Most Wanted, nie pamiętam, która część była po Undergroundzie 2, była już policja. W Need for Speed Underground 1, właśnie w pierwszej części Undergrounda, policji nie było. I tutaj gdzieś też nie ma tej policji, aczkolwiek policja w Undergroundzie 2 miała się pojawić. Tym, że Electronic Arts w ostatnim momencie stwierdziła, że ją po prostu usunie i nie doda policji do Undergrounda 2. Czemu tak zwalnił mi co chwilę? Czemu tutaj miga to światło? To jest trochę drażniące. To może na kwestia tego, że coś pobieram jeszcze w tle, to dlatego komputer ma lekki problem. Widać, sięgało się tutaj dwa razy kamery i dwa razy eskalery. Jak widać, dojechaliśmy do kolejnych zawodów, bo sobie jeszcze zbiera te kredyty. Tym razem mamy okrążenia. Trochę nie wyszedł mi start. I tak trochę jest to mały problem. O, uda mi się drafta zrobić? Nie uda mi się drafta zrobić, bo gość jest za daleko ode mnie. Nie, trochę sobie powieszyłem. Taką ostatnimi czasy wygrałem na TikToka materiał z kamerki samochodowej. Postaram się wam podlinkować linka. Podlinkować linka. Polska być trudny język. Dlatego bardzo ładnie zrobiony ten żółty eskalet był. Bardzo ładne naklejki, bo ja mam zbyt dużo moim zdaniem tych emblematów tudzież naklejek. Widzę, że to są małe okrążenia i to mam chyba to podstawowe nitro. Zastanawiam, jeżeli kogoś nie było na moich strumykach, bo wydaje mi się, że ja mówiłem to na to, co chcę powiedzieć na strumyku. Planuję wznowić
trzy albo cztery części Need for Speed'a, poza Undergroundem 2 oczywiście, które się pojawia normalnie, czyli co drugi poniedziałek. I będą jeszcze dwie części, czyli będzie wtedy po prostu wznowienie serii z Need for Speed'a Heat, plus będzie wznowienie serii z... Kurde. Będzie wznowienie serii z Need for Speed'a Unbound. Ale Heat oraz Unbound będą to materiały, które będą się pojawiały raz na miesiąc. Najprawdopodobniej w piątek, między pierwszym a drugim poniedziałkiem, który się pojawia właśnie Underground 2. Czy przykładowo, będzie w poniedziałek Underground 2, w piątek jakiś inny materiał, później w poniedziałek jakiś inny materiał, w piątek Need for Speed Hit, poniedziałek Underground 2 chyba, jeżeli dobrze liczę, w piątek jakiś inny materiał, poniedziałek inny materiał, piątek Unbound. Chyba że ja coś źle powiedziałem, coś źle wyliczyłem, co też jest bardzo możliwe. Dobrze, swoją drogą, a propos Undergrounda, kurde, nie wyszedł mi drift. Statystyki arabskie drifty. Jako też wgrałem na TikToka materiał jakiś czas temu. O, dobra, mamy chyba ostatnie kółko, a nie, przedostatnie kółko. Nie driftaj mi tu. Od kiedy w ogóle zruby mają tak słabą przyczepność, jeżeli chodzi o ślizganie się na nawierzchni. Natomiast mamy ostatnie okrążenie. I standardowo jestem pierwszy. I to jest chyba kolejny Need for Speed, ponieważ w tych starych częściach Need for Speedów Electronic Arts nie nagradzało graczy za na przykład drugie miejsce, gdzie z tego co pamiętam w hicie już to jest. Myślę, że dostaje się jakieś tam nagrody gotówkowe za drugie miejsce. Nie pamiętam od której dokładnie części się zaczęło oddawanie, znaczy w sensie, że za wygrany wyścig na przykład dostaje się najwięcej, natomiast za dojechanie na drugim, trzecim miejscu i czwartym i tak dalej dostaje się adekwatnie mniej. Tak jak mówiłem, wiem, że w Underground, w Underground 2 chciałem powiedzieć to innego, ale do tego dojdę za chwilę. Wiem, że w Underground 2 nie ma kredytów za drugie i tak dalej w dół miejsca. Natomiast w Need for Speed Heat i na pewno w Need for Speed Unbound już takie... Czemu mi to nie chciało... Zacząłem się. Dlaczego mi to nie chciało wystartować w ogóle? Natomiast w Need for Speed Unbound już takie coś jest. O, jest ten Escalator. E-Space, czy... Nie, E-Space to jest... Ała! To jest inny samochód. Nie pamiętam dokładnie marki samochodu, jaka jest na E-Space'ie. Ale... Barano E-Space, tego co ja się nie mylę. Dzięki goście za wyhamowanie mnie. Tą drogą, teraz idziemy ostatnie zawody w... ostatnie zawody właśnie w zawodach typu 4x4. No nie draftuj za mną! Ej. I przesiądziemy się z powrotem do mojego samochodu. I to nie mówię w sensie takim, że ja po prostu nie mierzę w Eurotrucku, po prostu mam identyczną markę i model w rzeczywistości. Gdzie swoją drogą będę musiał się sporo wykosztować, ponieważ półtora tysiąca muszę wyłożyć na blachę za, no właśnie, zrobienie blachy. Oj, a to było głupie. Myślałem, że tam mam jechać dalej do przodu, a nie tutaj. Nie patrzyłem się na mapę. Uiii. Było ładne ujęcie. Ładny jump. Nie drift. Wiedziałem, że nie driftuj.
Planuję jeszcze wznowić serię z Need for Speed World, tylko jako że serwer rosyjski, na którym grałem wcześniej, przestał działać. Ale wiem dlaczego. Tak, teraz muszę sobie podejrzeć postać, gdzieś profil do takiego samego levela, na którym miałem na serwerze RU, gdzie przerwałem odcinek. Natomiast jest to trochę czasochłonne ze względu na to, że na serwerze podejrzewam RU, trochę źle powiedziałem, no ale nieważne, na serwerze, na którym wcześniej grałem, miałem poziom 40 chyba drugi albo coś koło tego. Natomiast aktualnie na serwerze amerykańskim czy nordamerykańskim jestem na poziomie 12 czy 20, coś koło tego, nie pamiętam dokładnie, bo też miałem chwilowo dość długą przerwę właśnie od Worlda. Jako że ostatnio zacząłem się zagrywać w bardzo ciekawe gierki na multiplayerze, tylko było to na Switchu. Także, że wcześniej hamowałem. Mamy 3 razy kamera H2 oraz raz Escalade. Mamy aktualnie wybranego Peugeota 206, ponieważ on jednak mimo wszystko no, dużo lepiej się rozpędza i dużo lepiej skręca. Jak widać za mną, na minimapie tego wyścigu nie ma. Natomiast jak mam kamerę właśnie w taki sposób obróconą, ten wyścig już się znajduje. Czyli jest to jeden z ukrytych wyścigów. Tak, ładnie. Udało się przygotować odrobinę. Mamy w ogóle Golfa, Audice. Serio? Corolla? Corolla się ze mną ściga? Jeszcze Corolla jako tego na razie jest przede mną. Ja się trochę śmiałem się z Corolli, a sama jest przede mną. Kurde, dwóch jest to Audicą, a trójką. Tylko bagiet, znaczy nie bagiet, tylko... No dobrze, powiedziałem bagiet, bo Renówka, Citroën oraz Peugeot są to marki samochodów francuskie. Francuski piesek się znalazł. Czego oczywiście piął, kuźmy. Coś takiego było w blok ekipie. Nie pamiętam dokładnie tekstu. Kuźma, śmiałem się, że Corolla się ze mną ściga, a kuźma Corolla jak na razie, tak jak mówiłem wcześniej, jest przede mną. A faktem jedziemy na trasie, na którą nie przepadam. Jak na razie, ponieważ jedziemy po tak jakby narysowanym ludziku. Aktualnie najeżdżamy na jego główkę. To przydałoby się go dogonić. Tego Charlesa i Grega. Którego kiedyś grałem chyba z Gregiem czy coś takiego, był w polskim transporcie. W polskim transporcie, czyli w filmie, która jest w Eurotrucku i chyba American Truck. Łapu, jeżeli się nie mylę. Aczkolwiek fakt tym dostałem informację od Lukasa, pozdrow Luki swoją drogą, żeby nie jechać, nie robić wyścigów w Eurotrucku, czyli nie przekraczać prędkości 100 km na godzinę. Ponieważ wtedy World of Trucks zalicza to po prostu jako wyścig. No i wtedy... W zasadzie to nawet nie wiem, co się dzieje, ale zaliczę to jako wyścig, co po niektóre firmy mogą sobie nie życzyć robienia właśnie tego, bo ładne, muszę przyznać, mogą sobie nie życzyć, żeby kierowcy jeździli na wyścigi. To już chodzącym do dojścia do firmy, jeżeli ktoś byłby zainteresowany, a gra w Eurotrucka, no to może sobie czy dość często pojeździć na konwojach. Ponieważ w firmie jest tak, że jeden miesiąc jeżdżą tylko American Trucka, a drugi jeżdżą tylko Euro Trucka. I tak naprzemiennie. Aktualnie chyba w tym miesiącu mają ATS-a, czyli American Truck Simulatora. Natomiast w listopadzie, nie wiem czy chciałem powiedzieć w lipcu, w listopadzie będą mieli Euro. O, to było ładne.
W ogóle właśnie tutaj teraz przyjechaliśmy tam, gdzie stałem normalnie na mapie. To chyba jest jeszcze body kit i to do malowania, tego co ja pamiętam. Ale także tak pojedziemy na tamto miejsce sobie odkryć Helgotem. Rolla Golf A3. Ej, nie dostałem reputacji. Mamy tutaj, wiesz, dość w miarę prostą trasę sprintu. I to jest dość długi sprint z tego co widać, bo to jest 3,24 km. Oraz jest to wysiłek od sponsora, ponieważ chciałem sobie pograć tak off camera parę zawodów na tym koncie, żeby po prostu sobie zarobić. Żeby robić, a się nie... Jak to było? Zrobić, a się nie narobić. W każdym razie pojechałem jeden wyścig i akurat miałem od razu po tym jednym wyścigu wybór zmiany sponsora. Ponieważ tak, wcześniej jechaliśmy na jakimś innym, a teraz mamy na innego sponsora zmienionego. Ładnie ich wziąłem od strony wewnętrznej. A tutaj przed niej... Kurde, masz, to było bliskie. Tutaj przed nie 206 będę mógł się w miarę rozpędzić, tylko jestem też ciekaw, czy 206 jest w stanie osiągnąć 300 na godzinę. A teraz ja mam 212. Tak jak ta młoda 19-latka jakiś czas temu, wow, to zabiła niestety dwóch moich pasażerów, albo jednego, a drugi jest w szpitalu. Także no... Nie wiem, co po niektórzy ludzie mają w głowach. Tak samo jedna osoba, która na A1 spowodowała śmiertelny wypadek, samochód stanął w płomieniach. Taki Janka chyba. A gościu z BMW uciekł. Też jechał około 220. I jak jeszcze później była kolejna informacja, że tam chyba 19-latka czy 18-latka, wow, również jechała 220 km na godzinę. Ponad 200, może nie 220, ale ponad 200 na godzinę. I jeden 17-latek z trójki osób, które jechały właśnie tamtym samochodem, co spowodowali wypadek, zginął na miejscu. A podejrzewam, że 19-latka straciła na stałe już możliwość prowadzenia samochodu. Nie mam dla tego pojęcia, co ludzie mają naprawdę w głowach. No dlaczego 19-latka takie prędkości rozwija? Okej, tym razem mamy drag sponsorowany, czyli jest to króciutki drag, ponieważ jest to wyścig o długości 1000 km, no z malutkim kawałkiem 1150 za wygrany wyścig. Dobra, tutaj trzeba będzie się bardziej skupić, żeby właśnie nie było komunikatu, że za późno. To może być... Znaczy się. Chyba trochę się pogubiłem z tymi zmianami biegów. Mam drafta. Kurde, chciałem gościa wydobyć na ciepłągi. A tak co drugą będę jeszcze w najbliższym filmie robił transport na tracker CMP lokomotywy. Czyli coś... Musisz gościu ze mną jechać i robić mi draga, drafta. Daj na pewno i się nie udało wygrać, bo przyjadę chyba ostatni. A nie trzeci. Także cięcie i zobaczymy się po tym, jak dojadę pierwszy. No co? Kuźwa, serio. Co jakieś żarty? Zwróćcie uwagę na międzyczas, który był. Co to było, kto tak? Ze mną się ściga kuźwa Eclipse. 206 z Eclipsem ma bardzo duże problemy, żeby wygrać, jak widać. Yeah.
Jest! W końcu koźwa! W końcu! Po dość sporej ilości kuźwa prób. I też nie było tak łatwo, bo widać jaki miałem międzyczas do niego. Dobra, ja muszę przyznać, wyścig, który przed chwilą widzieliście, był bardzo trudnym wyścigiem do wygrania, ponieważ był to nie dość, że wyścig z Eklipsem, który jest dość trudnym mimo wszystko przeciwnikiem dla 206. No to w dodatku, co mogę powiedzieć, był to drag. A few inches later. Okej, dojechaliśmy sobie na tor sponsorowany. Prawie 4 km i standardowo 1150 kredytów zarobku. Okej. Kuźwa, no nie pierdziel, że to jest... Tak, to jest Eclipse, kuźwa, znowu. Znowu, kuźwa, Eclipse. Jak zwykle, kuźwa, Eclipse wystartował najlepiej. 206 jest może spoko, jeżeli chodzi o prędkość maksymalną, ale ona dość wolno tą prędkość osiąga. A Eclipse to jednak nie wszystko Eclipse, zresztą w szybkich i wściekłych którejś części, tam chyba dwójce bodajże, o ile się nie mylę, Eclipse też był. Zresztą nie właśnie jeździł się w tej pamięci Brian O'Connor, gdzie na tych czterech częściach NFSA, że nie Need for Speed, tylko Fast and Furious, czyli szybkich i wściekłych. Ja się wychowałem, gdzie jeszcze Brian O'Connor grał, jak jeszcze żył. Natomiast już kolejne części to przestałem oglądać. Ostatnio chyba oglądałem Fast and Furious 4, ale się nie mylę, i to już tak trochę słabo było, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wyścigi, ponieważ to było coś typu film akcji. To nie zmienia faktu, że tak czy tak lubię tego typu filmy. Natomiast niemniej jednak nie było to to samo, co te pierwsze szybkie i wściekłe filmy. Także no, trochę stracili widownię. I z tego, co się nie mylę, maksymalnie chyba jest 8 część? Albo 10. Nie pamiętam, albo 8, albo 10 część szybkich i wściekłych ma wyjść. Jeżeli komuś się chce, to może napisać na, albo na czacie podczas premiery, albo na komentarzu. W sensie komentarzu pod materiałem. Swoje drogo, jeśli ktoś jest zainteresowany dalej tą serią, no to polecam sobie obejrzeć całą playlistę i zostawić subskrypcję na tym kanale, ponieważ tak jak mówiłem, pojawiają się co drugi poniedziałek odcinki z Need for Speed Underground 2. Serii z Underground 2 plus do tego serii z nostalgicznych części NFS-a. Ponieważ będą tutaj trzy części, dla osób, które nie oglądały pierwszych materiałów, to będą tutaj trzy części w tej serii z nostalgicznych Need for Speedów. Mniej więcej w kolejności, które zostały wypuszczone, czyli najpierw Underground 2, później Most Wanted 2005, a później chyba Carbon, o ile się nie mylę, bo chyba to w takiej kolejności wychodziło. A ten co tak zaprakował kuźwa na środku drogi? Bro, indeed. Co się dzieje z tym oświetleniem, kuźwa? Coś jest nie tego. Ale mamy te pierwszą dzielnicę Bayview. O ile się nie mylę, to jest Bayview, ścigamy się właśnie w tym mieście. W ogóle ostatnio gadałem, znaczy dla was jakiś czas temu, a dla mnie sobotę, czyli kiedy ja to nagrywam, czyli w dzień streama z Dead by Daylight plus do tego streama z Company of Heroes 2 z Dominikiem. Dzisiaj były dwa promiki u mnie, a u Ryzyla były dla mnie trzy. Ze Sniper Elite Dead by Daylight jest czegoś jeszcze, gdzie na jednym byłem, bo byłem na pewno byłem na Sniper Elite. Do tego sobie włączyłem na przeglądarce, jak Resdil robił streama z Dead by Daylight ze mną. Albo ja z nim. Zwał jak wał, kuźwa. Kuźwa, straciłem przez chwilę panowanie nad... nad jajkiem. Bardzo dużym jajkiem. Bardzo chrupiącym.
To była trochę przerobiona wersja piosenki o jajku. Pozdrów dla lokomotyw. Ta piosenka dość mocno akurat wpada w ucho. Dobre, na mnie spadają. Dlaczego możecie mi doradzić, czy jest ten customizować dalej 206? Jeżeli chodzi o performance, czyli osiągi oraz efekty wizualne, czy po prostu zamienić 206 na jakieś inne auto, ale mnie w nosie łaskoczy. O Jezu. Na zdrowie, dziękuję. W ogóle mi strzyknie w gardle, zaczyna być zaschnięte, zaczyna mieć zaschnięte gardło, tak to ujmę. Nie wiem ile surowy, znaczy ile materiał trwa po obróbce, ponieważ surowy materiał trwa dość długo. Jak samo zresztą był odcinek z czołgów szwedzkich ze stylami 3D. Nie mam prawego pojęcia, dlaczego tam była trochę gorsza jakość, mimo że przerenderowałem to dwoma programami w dodatku. Gdzie w jednym miałem maksymalnie 1080, a w drugim miałem tam maksymalnie chyba 4K. Z tym, że mam rozdzielczość monitora 1080, więc nie wiem, czy jest sens dalej renderować to na 4K. No, 2K jeszcze jako tylko może jest sens renderować, natomiast wydaje mi się, że na rendering 4K no to nie ma za bardzo moim zdaniem sensu. Także jest to tylko możliwe, że to, na którymś streamie będzie trochę mniej efektów na ekranie, ponieważ będę dawał komputer do serwisu, gdzie przy okazji sformatuję mi dyskutę, plus do tego mam nadzieję, że wymienią mi taśmę termoprzewodzącą i mam nadzieję, że zamontują dodatkowy dysk w komputerze, o ile się da, ponieważ z tego co ja pamiętam miało to lekkie problemy. Tak faktem korzystam z dysków zewnętrznych wpinanych do USB, aczkolwiek no i nielekanie czy mówiąc, mam te dyski wszystkie zajęte i czemu kamera pokazuje mi na ziemię, a nie na mnie. A few minutes later. Jak widać, ostatnią z rzeczą, którą bierzemy na dzisiejszy odcinek, jest to zdjęcie. Mamy zdjęcie do okładki, także lecimy szybko. 2 minuty 50 mamy na dojechanie do... Dobra, lotniskiem to może nie jest, ale mamy 2 minuty 50 niecałe. Jak widać, udało nam się dojechać do zdjęcia i robimy sobie fotkę, która najprawdopodobniej też wyląduje na miniaturce. Okej, więc w tym odcinku to by było na tyle, także dzięki za oglądanie, do zobaczenia, do usłyszenia, na razie, trzymajcie się, na razie, no i cześć! Check, 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 check